A dzisiaj w A Plague Tale Requiem. Gdzie? Gdzie? A tam są, no faktycznie, przy świetle. Dobra, dobra, mnie interesuje ta skrzynia, ale tutaj... Jak my was uratujemy? Jakoś pewnie... O, kurwa, co to? O, ho, 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 ho! O, szlak! O, właśnie. Bo potrzebowaliśmy tej kolumny, żeby to rozpieprzyć. Żużyska już idą. O, o kurde! O, cholera. Jakaś... Szczerze powiedziawszy... Amicia, you handle the ignition. Czyli gnifer w miedziane zbiorniki by wybuchły i zniszczyły pobliskie przeszkody. Będąc w starożytnych ruinach pod ziemią, radziłbym nie robić wybuchów. Tak jak kiedyś będziecie czy coś, to nie róbcie tego, bo może grozić zawaleniem czy coś. Ale no, my oczywiście... Zróbmy to! Kabum! Ale jebło! O, szlak. Ej, powiem wam, że normalnie wygląda... Przypomina mi to dwie sceny. Jedna to chyba z Uncharted 1, tam też mieliśmy takie podziemia i tam były te ufostwory. Znaczy ufostrofory, no tam po prostu te były prehistoryczne stwory. I scenę z Indiana Jones, tylko nie pamiętam z której części, gdzie tam palili, próbowali palić ich żywcem i wyrywali im serca. Zapraszam was do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania 21 odcinka gry z serii A Plague Tale Requiem. W poprzednim odcinku żeśmy byli w forcie, troszeczkę narozrabiali, dowiedzieli się, gdzie mamy dalej zmierzać, gdzie znaleźć naszego bazyliszka, jakoś tak, śladami opiekunki, która była torturowana w kapliczce. No i pozbyliśmy się, znaczy Sofia w sumie pozbyła się głównego szefa niewolników, a my po prostu pozbyliśmy się całej reszty. Wróciliśmy, jak widzicie, z powrotem do miejsca, w którym już byliśmy, czyli takiego przedzamcza przy wiatrakach. No i szczury już tutaj sieją spustoszenie, więc dobra. Musimy się przebić przez nie, na pewno, pewnie musi Sofia nam pomóc tą swoją magiczną sztuczką z lusterkiem. Dobra, dojdziemy jakoś tyłem? Chyba tak, okej, okay, czyli tutaj taktyka, że będziemy chyba też chodzić tyłem. Dobra. W ogóle to jest początek rozdziału 11, jakby ktoś tam pominął. To zapraszam do nadrobienia sobie poprzedniego odcinka. O, i już jesteśmy w dupie. Oho, 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 oho. No i było... Aha, tu mamy patyk. Patyk, 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 patyk. Tylko czy tym patyk, patyk, patyk... Ja zdążę dobiec tam. Bo tam trzeba podpalić. O Jezus, jak my... Ja pitole, aż tak się powystrzelałem z zasobów. O kurwa, dobra. Dobra, na razie to myślę, że tak, tak i tak. Dobra. Tyle na razie powinno nam spyknąć. Dorzucę, znaczy dorzucę. Powinno dać radę. Teraz pytanie, czy... O kurwa, nie sięgnie. Oj, oj, oj. Oj, oj, mamy problem. Houston, we have a problem. Myślałem, że sięgnie. Jednak nie bardzo. Dobra, próbujemy z patykiem. Trudno. Zapaliłem, wiecie, tak... O cholera. Czy nie wiem, czy... Nie, tu nie podskubią po stópkach. Zasrańce, dobra. Lecimy szybko, dawaj. Bo wiecie, podpaliłem ze względu takiego, że no zobaczyć, czy ewentualnie na ostatnią chwilę zdążę rzucić i po prostu pobiec. Ale dobra, udało się. Okej. Teraz tak. O, tu mam skrzynię, dobra. Elegancko, bo zasoby jak najbardziej mi się przydadzą. Resztki. O, właśnie, dużo resztek ostatnio zebraliśmy. O, umiejętności. W ogóle jak z umiejętnościami? Co nam mamy ostatnie?
więc dużo szybciej przeładowuje broń. To nie. To by mi się przydało. Ma szansę zachować jedno. O, no to też fajne, że nam to weszło w ogóle. Nic straconego. Więc chyba ostrożność, no nie wymaksujemy. Może w oportunizm? Może troszeczkę, ale dobra, mniejsza większość. Mieliśmy ulepszenia. Zobaczyć, co my w ogóle mamy. Mamy 74. Wow, 74. Teraz tak. Dodanie pokrowców sprawia, że może nieść dodatkowe noże i więcej pirytu. Dobra, to mnie akurat nie interesuje, bo noży znajdujemy jak na lekarstwo. Sprawia, że odoryt wybucha. Aha, czyli to tylko, że kurwa, no właśnie nieopancerzonych to jest właśnie ten ból. Więc tu bym poszedł chyba w kuszę ewentualnie, ale to mówię, to nam się chuj bardzo nie spieszy. Dobra, lecimy dalej. Tu widzę, że tu mamy coś do podpalenia. Tylko, że to jest chyba stuk siana. Okej, okay, i to on dosyć krótko działa, więc kita kurwa od razu, kita. O, dobra, tu mamy kolejną skrzynię. Tam mi się coś zaświeciło chyba. Chciałem, dobrze widziałem, że tam coś się świeci. O, czy tam jest jakaś skrzynia? A, kurwa, dobra, już. Dobra, czyli musimy się tam udać. Tylko pytanie, jak to zrobić. Dobra, podpalmy sobie to. Dobra, Sofia. Chodź z tym lusterkiem. Teraz tak, interesuje mnie. No właśnie. Gdzie? A tam są, no faktycznie, przy świetle. Dobra, dobra, mnie interesuje ta skrzynia, ale tutaj... Jak my was uratujemy? Jakoś pewnie... O, kurwa, co to? O, szlak! Centralnie pod nimi! O, kurwa, ale gruba akcja. Dobra, ja tu się chcę jeszcze rozejrzeć dokładniej. Kurwa, bo mnie interesują tamte skrzynie, tak swoją drogą. Tyle, że no teraz to mnie rozwalili po prostu, te szczury. Zostajemy w świetle. Oj! Słyszę coś nowego. O, mamy bełt, super. Nie wiem jeszcze, do czego ten bełt nam się przyda. Ale interesuje mnie, jak tam się dostać. Kurwa. Nie ma tu jakiegoś... O, wóz mamy. Tam co mamy? Co to jest? Już mi się też świeci. Tam się w ogóle świeci, kurwa. I tam się coś świeci. Ja pitole, ile nagle przedmiotów mamy do odkrycia. Szkoda, że wcześniej nie było, jak nie było szczurów, kurwa. O, teraz tu zamknięte. Really? Really? Kurwa? Dobra, tylko że teraz faktycznie... Kurna, no przydałoby mi się coś. No bo tak. No bo tak, możemy się cofać. Kurwa. No właśnie, i to jest nasz max. A mnie by interesowała jeszcze tamta skrzynia z tyłu. Kurwa, jak do niej się dostać? Ajajajaj, I set you pego. Może jeszcze z tamtej strony? Aha, już nie sięgniemy. A, bo oni tu zwalili nam ten. Kurde, blaszuszka. Światełko nam rozdupcyli. Kurna, tu jest za dużo szczurów. Na pewno nie, jedynie co dzban. Mamy dzban. Ostatni, kurwa, nie chcę ostatniego dzbana marnować. A to skrzynia z zasobami, a tam pewnie z tyłu będzie z resztkami. No żeż ty w mordę kopane, ja pierdolę. A, kurwa, nie, dobra, już poczułem ciepełko skubania tych szczurów między palcami, ale nie ma skubania walczyjego, nie, wypierdalać. Dobra, chyba te skrzynie niestety będę musiał pominąć, no bo jak inaczej, Sofii światełko nie sięga, ja nie mam odpowiedniej ilości dzbanków. Tu mi się coś świeci jeszcze. Nie wiem, co to jest. No dobra, ale to znamy. To znamy z poprzedniej nawet części i w tej też było. Aha. Co jest?
A, bo to jest Bella, okej, okay. I ta Bella nam przeszkadza. Okej. Okay. Że teraz tak, tu nie, mam zero światła. Kurwa. Albo ja czegoś nie widzę, jestem ślepy. Ale no nie mam tu nic do podpalenia. Ale lipa w chuj jest. A. Co tu kurwa zrobić? Czekajcie, muszę pokminić, no bo tak, tu nie mam nic do podpalenia, mam jeden garnek. Tu dupa i tu dupa, kurwa, gdzie się nie obrócisz, tam dupa. Chyba, że jeszcze mam taką jedną myśl, mamy jeden nóż, ale nie o nóż mi chodzi. Ale mam jeden jedyny bełt. Tak, i to hop, ta, coś pamiętam, coś było, że strzelić. No właśnie, to nam troszeczkę rozświetla. No i teraz. Dobra, to było słuszne. Ale kurwa, pozbyłem się o jedynego bełtu, jaki miałem. Ja pierdolę, no. Chociaż, ej, mogę go podnieść z powrotem. A, kurwa, jaki ja jestem. Jaki ja jestem niespełna rozumu, to jest kurwa głowa mała. Ja pierdolę, o Jezus, taki kawał będziemy teraz szli, no dobra. Ale co nie zmienia faktu, kurna, interesuję się strasznie tamtym. Ale wiem, że gówno z tego wymyślę. Wiem, że gówno z tego wymyślę, bo na pewno Sofia właśnie tak daleko nie pójdzie. Dobra, przestań. Dobra, wiem, tak, bukabum będzie, ojej, jej, jej. Dobra, my już tutaj użyjmy. Dobra, wróciliśmy z powrotem. I to specjalnie dali ten bełt, bo w sumie tak swoją drogą, widzowie, to nie mamy innego, tak naprawdę innej możliwości, nie mamy innego wyjścia, jak to tak zrobić. Kusza, kusza, kusza i światełko poproszę. Dobra, i teraz tak. Sofia, światełko. I teraz tak, będziemy mogli dopiero wtedy obalić bal. Dobra, przestań. Pewnie muszę w ten pieniek pierdolnąć i wtedy on się ruszy, jak go zsuniemy, oczywiście. O, dobra. Trzymać się blisko wozu, dobra. Tylko poczekaj, ja sobie bełta zabiorę. O, kurwa! A! One mnie gonią! No, super! Tylko, że Sofia została daleko w tyle, ale no, gra nie pozwoliła jej umrzeć. Z wiadomych przyczyn. No, dobra. To co, teraz pchanie wozu, tylko pytanie, czy ja mogę pchać wóz z powrotem, to mnie interesuje, chociaż tu już widzę, że są jakieś bale, więc pewnie, na pewno nie. Chciałbym, no właśnie, ale chcieć to móc, przecież wiesz, nie ma lekko, musisz biec. Dobra, no i co teraz, którą stronę? Tam jedziemy? Nie, kurwa, no mi się wydaje, że musimy iść chyba normalnie ścieżką. Pewnie tu będą jakieś znajdźki po drodze, na bum cyk cyk. Bo już przerabialiśmy to w tej części, a o ile dobrze pamiętam, w jedynce było bankowo. Później się okaże, że tym wozem możemy poruszać nie schematycznie. There will be something left. Something to save you. I don't care about me. Don't say that. You're everything. Hey, will you stop torturing yourselves, you two? This is hell. Yes. But we've got a lead. So we stick together and see this through. She's right, Hugo. We've got nothing else. I know. And I'm sure there are survivors. Their palace is like a stronghold. True. It's the Count's duty to offer shelter to his people. Na pewno.
Zwłaszcza, że hrabina, nie wiadomo, czy hrabia też nie maczał w tym palców na zlecenie tych handlarzy niewolników, mordowali ludzi, żeby przywołać szczury, nie? Więc ja bym tak hrabiemu do końca nie wierzył. Dobra, słuchajcie, bo tak, dalej już wózka nie popchniemy. Czyli jednak to było chyba liniowe. Tu cały czas wszystko było wyznaczona trasa, więc nie dalibyśmy rady inaczej. Dobra. Odpalmy sobie ten stok siana. Da na tyle światełka, da na tyle światełka. No to musi być szybka dzida. Totalna, tylko ja oczywiście szybka dzida z rozejrzeniem się po okolicy. Jezus, jak tu ma to tak kurwa wygląda milimetrowo, jak te szczury tutaj lecą. Dobra. Dawaj, Sofia. Sięgniesz? No nie, no musiałaś sięgnąć, nie było innej możliwości. Dobra, pytanie, czy ja mogę sobie iść na górę? Na pewno będę mógł sobie iść. Tylko właśnie nie wiem, czy szczury nie pójdą za mną. Okej. No poza tym nie wiem, czy na górze mamy tam co szukać. O, jak się zleciały już od razu, już chciały nas spokąsać. Jebaniutkie. Dobra. Co dalej? Na skrzynie? A. Understood. Grzeczny. A, okej, no tak. Basilius. No tak, przecież byliśmy tutaj, szukając tych orłów. No i byliśmy tu, spaliliśmy to i to tutaj jest gdzieś pewnie. Underground? Yes. He has to be down below. The map could be the entry point. Are we breaking it? I guess so. Okej. Nie miałam tu zejść. No i dobra, i co teraz? Rozumiem, że no jesteśmy tu na miejscu. Chociaż to wiecie, to strasznie zakręcone, bo będąc tutaj, chociaż można by było to od razu odczytać, w sumie nie zastanowiłem się nad tym, bo będąc tutaj odczytaliśmy, że musimy iść do świątyni, a w świątyni, że idziemy do wieży i do fortu. Posrane to jest jak lato z radiem. Dobra, co tutaj musimy wykombinować? Kurna, ciemno tutaj troszeczkę jak w dupie. Skrzynie, nie, skrzynie się tutaj nie zrespiły. Patrzcie, kurna, tu gdzie mogłyby się zrespić, się nie zrespiły. No dobra, co ja muszę tu wykombinować teraz? Ha. Nie mam bladego pojęcia, tak wam szczerze powiem, że nie wiem, co teraz mam zrobić. Jakieś pomysły? No jestem tu. No i coś mówiliśmy o dole. Że coś do dołu. Ale no co do dołu? Dobra, wiecie co, dajcie mi chwilę, ja sobie pokminię. O, tam coś w ogóle jeszcze pominąłem, tam się coś świeci. Ja nie wiem, czy będę mógł w ogóle jeszcze wrócić na górę, wydaje mi się, że chyba już nie. No, gówno. I muszę tu coś kombinować. A gdyby tak to jakoś wysadzić? No chyba na to wychodzi. Dobra, dajcie mi chwilę, jeszcze się tu porozglądam. Dobra, wróciłem, drodzy widzowie. Rozkminiałem to na różne sposoby. Nie udało mi się wrócić tu z powrotem. Musiałem wczytać jeszcze raz zapis. Choćby dlatego, że tam nic nie znalazłem, a dwa kusiło mnie tutaj, co świeciło i było to naczynie. No i tak latając, patrząc jeszcze tu po górze i tu coś odnalazłem. I właśnie tutaj chyba było trzeba iść od razu, a nie spaść na dół. Kurwa, inteligencie. O właśnie, bo potrzebowaliśmy tej kolumny, żeby to rozpieprzyć. To znaczy, że była stara, to trzeba było rozjebać, nie? To jest najlepsza metoda. Ale dobra, no udało się, bo kombinowałem, naprawdę już miałem poświęcać naczynia do rozpieprzenia, znaczy moje ostatnie naczynie do rozpieprzenia tego, ale no... Nie wiedziałem za bardzo jak,
Więc wolałem wczytać save'a z powrotem, no i się opłaciło, bo tak to bym rok myślał i bym nic nie wymyślił. This is it. Tak, to jest to. Yay! Narnia. But the dark is afraid of you too. Just one light and it's gone. Pocieszne. Bardzo pocieszne. Na bank tam będzie pełno, chociaż wiecie, wchodzimy do ukrytej świątyni czczonej. Więc myślę, że szczurów może tutaj nie będzie. I feel it. We're the first here in a long time. Don't let go of my hand. I won't. Don't worry. Nie panikuj, młody tam. Na spokojnie. Ale czyli z, można powiedzieć, z premedytacją było to zrobione, bo patrzcie, schody mamy eleganckie. Przecież to się samo tak nie zrobiło. Nawet jeśli to by były jakiekolwiek jaskinie. Aha, dobra, już tam widzę. It's getting darker. I'll light it up. Yes, please. Okej. Wait, something's happening. Oh, please, no. Nie mów, że szczurzyska już idą. O kurde! What the hell? O cholera, jakaś... Look at the size of this place. What is this? Some sort of temple? It looks like it, yes. Czuję się, jakbyśmy naprawdę włamywali się do jakiejś ukrytej sekty, kurwa, jakiegoś kultu szatana. Czy czegokolwiek innego. Zobaczcie, jak to jest rozkminione. Ja pierdziele. Mocne. No dobra. Ukryta sekta. Poczekajcie, bo coś czuję właśnie, bo mi się to kończy w ogóle. Ignifer. Nie wiem, czy ja mogę tak sobie swobodnie chodzić, czy mnie coś zaraz nie piźnie. Aha, faktycznie. Czyli dopiero teraz zacznie się jazda na bank. Jak wchodzimy, o, muzyka już robi swoje. Ja pierdolę. Ale będzie gruba jazda. Aż nie wiem, czy ja chcę tam chodzić. No ale jestem ciekaw po prostu, jak to się skończy. No co się stało? Yes, someone really wanted to get in. Let's see the rest. No, a skoro ktoś bardzo chciał tam wejść, to znaczy, że ktoś bardzo z drugiej strony nie chciał, żeby ktoś tu wszedł i coś pewnie ukrywał. Albo przechowywał, albo coś miał. There was another blast here too. The gate's destroyed. It has to be her. Aelia, she escaped the chapel. She destroyed all this. She wanted to take Basilius back. She forced her way through. We're on her trail. Kurwa, samozwawcza dziewczyna ruszyła na bój z zakonem. No kurna, brzmi to niewiarygodnie po prostu. Sama rozjebała bramę, drugą bramę. Ciekawe co jeszcze i wytłukła pewnie pół armii. Trochę jaka misja. O, chciałem powiedzieć, a dlaczego mamy na czerwono? Oj, coś dosyć wysoko, stromo, dobra, okej. Okay. Jest okej, okay, ogarnęliśmy. Żyjesz? Dałaś radę? Gdzie ona jest? A, dobra, idzie. O, znowu przeciskanko będzie. O! Ale to chyba był tylko wiatr. Mam nadzieję, że to był tylko wiatr. Ja pitole. No dobra, tu mamy skrzynię, bo już widziałem między tymi beczkami, że coś się świeci. Dobrze, że dobrze, bo mamy bardzo mało zasobów. I co, tak po prostu, czyżby po pierwsze drzwi w grze po prostu będą tak otwarte? Haha, ja oczywiście, że nie. Utknęły. Hey, wait. Those tanks. They held Greek fire. Isn't that a weapon? Not always. They must have used it to keep their lights burning. One is still sealed. You think it could explode in a tank like that. Yes. Let's try it against that door. Okay. These walls held long enough. But I've done my fair share of blowing things up, you know.
Szczerze powiedziawszy. Amicia, you handle the ignition. Are we far enough away? Yes, just keep your head down. Czyli Ignifer w miedziane zbiorniki by wybuchły i zniszczyły pobliskie przeszkody. Będąc w starożytnych ruinach pod ziemią, radziłbym nie robić wybuchów. Tak jak kiedyś będziecie czy coś, to nie róbcie tego, bo może grozić zawaleniem czy coś. Ale no, my oczywiście zróbmy to! Kabum! Ale jebło! It worked. That was loud. Aż normalnie fajnie było odwzorowane to dzwonienie w uszach. It'll be fine. Dobra. Tu co? O, tu mamy jakąś skrzynię, dobra. Okej, okay, zasoby, super. Czyli będzie dużo chyba wybuchania, tak mi się coś wydaje, bo inaczej na... O, tu coś już jest. Dobra. Zaraz to obczajmy. Tu coś jest, ale to chyba zamknięte. Dobra, rozejrzyjmy się. Ja tu widziałem... A, jest warsztat. Ale tak jak mówiłem, na razie się chyba wstrzymam z czymkolwiek. Nie wiem, czy nie do samego można powiedzieć końca. No bo kurna, nie wiem co mi będzie. Czy będzie w ogóle kompletnie coś z tego przydatne. Tak swoją drogą wam powiem. Bo mówię, kusza... No, za mało amunicji, za mało wszystkiego. Na razie zbierajmy. Bo nie wiem, co się przyda, ale dobra. To chyba musimy w to jebnąć. Wow! Dwie eksplozje tak blisko siebie? Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Powtarzam, w starych ruinach. Pod ziemią. Co nie do wiary? Co tu mamy? Co to jest? Jaskiniowe ptaki? Exactly. Let's keep going. And maybe we'll see it. If it hasn't been too scared. Yes. Szczygieł, serio, kurwa, w takim miejscu znajdźkę, żeście zrobili? Tu coś jeszcze jest. Resztki. 5. Nie, no po prostu... Ale teraz się mnie rozwalili. O, zostały tylko... Zostały 3 znajdźki. I 2 te... 2 piórka, albo kwiatki, ale chyba piórka, bo poszliśmy, teraz idziemy w piórka. Dobra, szczygieł. Ten uroczo ćwierkający i cytrynowo ubarwiony, czarujący ptak musiał się zgubić w jaskiniach, bo zwykle bytuje na rozlewiskach. Jeśli zostawisz mu nasiona o 100 do dziobania, odwiedzi twoje podwórko, dlatego bywa nazywany szczygłem ostowym. Nie wiem w ogóle, co to znaczy. Tradycyjnych religijnych symbolizuje on zmartwychwstanie i żywotność, a dawni poganie wierzyli nawet, że może skutecznie chronić przed koszmarem zarazy. No to akurat z tą zarazą pytanie, jakiej zarazy? Bo teraz mamy zarazę szczurów. Znaczy plagę szczurów, a szczury przynoszą zarazę. O, inaczej sprostujmy to. To czy też, no dobra, tu widziałem już wcześniej, że tutaj jest ten, ale w dziwnym miejscu naprawdę taka ta znajdźka. Okej, okay, co tu da? A, tutaj tędy, dobra. Chociaż no już powinienem się przyzwyczaić, że twórcy tak chowają. I tak jestem z siebie giga dumny, że w sumie gdyby nie wy widzowie, a dokładnie jedny widzu, wiesz o kim mówię, wiadomo o kim mowa, Sony, to bym pominął chyba ze 2 znajdźki. Więc musiałbym się wracać, a bez ciebie, no to i tak uważam, że całkiem nieźle mi idzie. Jeśli chodzi o odszukiwanie, dobra, następny ten, czyli co? Aha, muszę to po prostu rozpiździć, drzwi. Czyli 3 eksplozje w jednym praktycznie pomieszczeniu. Kto na to wpadł? Bez kitu, nie mogę. Kto wymyślał ten poziom, znaczy akurat ten fragment? Żeby 3 eksplozje w jednym pomieszczeniu, gdzie zobaczcie jak to stoi. To jest kurwa kolos na glinianych nogach. To może w każdej chwili pierdolnąć. Nie, zróbmy 3 wybuchy. Mocne. Oni już to troszeczkę chyba... Leżą. O, to tobie się już nie, to nie przyda. Mi się przydadzą, dobra. Okej, okay, czyli tak, tam mamy lewo, tu mamy prawo. Co tu mamy? Nóż?
No patrz, a nie, resztki, kurda, już chciałem powiedzieć, patrzcie państwo, nagle kurna noże mamy, nagle bełty mamy dwa, nagle noże mamy dwa, ale no... Okej. Jak je otworzyć? No nie wiem, no trzeba zobaczyć drugą stronę. Też tam coś stoi za tym. I znając życie pewnie, jak to uwolnię. That looks dangerous. Aj tam, no co ty gadasz? Dopiero zrobiliśmy trzy eksplozje. Myślisz, że czwarta, taka potężniejsza, całym wozem nic nie zrobi? Przestań, dziewczyno, jak wino. Uderzasz do głowy, a nie leję ciebie. Dobra, siarka, alkohol, dobra, wytwórzmy troszeczkę, bo tego mamy mało. Może w zapas, żebyśmy mieli. Dobra, no to co? Okej. Okay. Podnosi karatę. No i dobra, here we go! Ale pizło. It's open, I think. You know, I'm starting to see her in you. Alia. Because I'm as desperate as her? Because you don't let go. Desperowana. No okej, okay. Nie powiedziałbym, że desperowana, tylko bardziej bym powiedział, że waleczna. Zawzięta sucz. Oho. How is it even possible? What is this place? O szlak. That gate over there will tell us. Ej, powiem wam, że normalnie wygląda... Przypomina mi to dwie sceny. Jedna to chyba z Uncharted 1, tam też mieliśmy takie podziemia i tam były te UFO stwory. Znaczy UFO stwory, no tam po prostu te były prehistoryczne stwory. I scenę z Indiana Jones, tylko nie pamiętam z której części, gdzie tam palili, próbowali palić ich żywcem i wyrywali im serca. To coś w podobie mi się, to tam jest, tam bym siedział Indiana, a tu była ta cała scena i tutaj by się otworzyło, wiecie, to ognisko żywej lawy i tam po prostu palili tych ludzi, bo teraz nie wiem, kuźwa, czy to podpalić? Czy się najpierw rozejrzeć? O właśnie, może najpierw się rozejrzyjmy. Nagle jak, ile resztek znajduję, jak nie potrzebuję? O kurwa. O nie, 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 dobra, pal to szybciej! A ja chciałem się porozglądać w spokoju, no żeż w dupę jest! Nie mam pojęcia, od czego tu zacząć. No mamy tą wyrzutnię. Ale czekajcie, dajcie mi się rozejrzeć, bo nie wiem, tam coś się chyba świeci, o ile dobrze widziałem. Tak, świeci się tam coś. Tam mamy się pewnie dostać. Ci mało tutaj się nie posrają, żeby nas nie zeżreć. Tu mamy jakiś wóz, który może być przyciągany. Tu mamy jakiś wóz. Kurwa, nie wiem za bardzo, co mam zrobić. Chcesz zacząć od lewej czy od prawej? Czy każdy ma coś na sobie? Kurwa, nie wiem, może zacznijmy od... której? Nie wiem, powiem wam, dobra, może od prawej. Dobra, i co, przyciągniemy go? No dawaj. No dawaj, dawaj, ciąg! Ciąg, maleńka, ciąg! Dobra, to by było na tyle. Teraz tak. Okej. Ja go mogę tylko... Kurwa, poczekajcie, najpierw tak, weźmy skrzynię. Tu są zasoby oczywiście. Nie, nie kminie to. Dobra, wiecie co, chyba wiem, to są szyny takie jakby kolejowe. I my będziemy pewnie mogli tylko po szynach je prowadzić, okej. To chodźmy do tego, co tam się świeci, bo mnie to bardzo interesuje. Czyli poczekajcie, bo tym chyba... A nie, nie dojdę. Bo tu jest zawalone, czyli nie dojdę do... Tam, gdzie ja chcę do wyjścia. Znaczy do wejścia generalnie. Dobra, czyli teraz tu. Okej, no widzicie, zwrotnica tak jakby się przestawiła.
as long as we have these fires. Yes. All that Greek fire makes sense now. Ej, fajnie, fajnie to rozkminione, dobrze, podoba mi się. Dobra, bo to jest zastawione, no to tak jak już zdążyłem zauważyć. No tak, później pójdziemy od lewa zobaczyć, tylko najpierw chodźmy tutaj. No co jest? Co, już dalej nie pójdzie? O nie! A jeszcze tyle do skrzyni jest. O kurwa, jak ja to zrobię teraz? O w dupę. Powiem wam, że jest lekka kaszana, bo nie wiem, co tu zrobić. Kurwa. No nie mogę go przepchać dalej. Nie można tu nic zapalić. Kurna, coś zjebałem. No jak ja się tam dostanę? Czy to może szczurów? Kurwa, tu jest co? Tam jest jeszcze jakaś skrzynia. O, w dupę. Chyba, że jeszcze mamy tą opcję. Ale to nie wiem, dokąd ona nas doprowadzi. Mogę tam zaskoczyć? Dobra, pytanie, czy... No właśnie. Dobra. To jak ja wezmę teraz tamtą skrzynię? Kurwa. Kaszana. Tu coś mamy. Aha. O, to może być przydatne. No. And what are those? More plans. These ones have names. Denmark, Constantinople. This looks like Africa, Asia. No co, no zwiedzali świat, no co? Spread so far. Because it can happen everywhere. What? A plague. Let's go. To, że myślicie, że plaga na cały świat ogarnął. To była pamiątka? Ja myślałem, że to będzie wskazówka. Kurna, ale gównianie, że nie widać tej mapy, bo tutaj generalnie coś jest narysowane, tak jakby na upartego, bo my jesteśmy szósty, jak obróci się głowę na prawo, to teraz ćwiczymy troszeczkę, aż słuchawkami se w ramię zajebałem. Szóstka, piątka, dziesiątka. Dziesiątka? Skąd tam się kurwa nagle wzięła dziesiątka? I czwórka. Nie wiem, czy te wózki są numerowane, nie mam pojęcia. Tylko teraz tak, jest dupa. Bo teraz muszę tam wrócić. Jedyne teraz, co mi na myśl przychodzi, a mamy trzy dzbanki. Nie. No to trzeba... Kurna, tylko jak to teraz zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Bo Sofia na pewno teraz nie sięgnie. No, tylko że teraz, kurna, poczekajcie, bo jest zrypana akcja. Dobra, muszę tak celować gdzieś. Może bardziej tu. Tak, żeby złapało ten obszar. Kurna, się wpieprzyłem tak, że hej. Dobra, i teraz rzućmy ręką. Dobra. Dobra, teraz się udało. Szybko, 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 bo to się nie pali wiecznie! Dobra, udało nam się uciec, tylko kurde, no tą skrzynię jeszcze bym chciał wziąć. Kurna, zużyję drugie naczynie, cholera. Dobra, trudno. I tak obstawiam, że chyba teraz będziemy tylko z plagami walczyć, przynajmniej tak mi się wydaje. Dawaj, podpalaj to. Czy było warto? O, tak średnio było to warto, opłacalne. No ale no dobra, trudno. Dobra, lecimy z tym wózkiem. Ej, no co jest? Gdzie jest Sofia? Czemu ja? O co chodzi? Ej, gdzie ona jest, kurwa? Ja pierdolę, ona tam została, serio? Nie, no jaja se robicie chyba. Open the way for us, Sofia. Czym jesteś, kurwa, zajęta?
Nie, no nie wierzę, będę musiał wczytać save'a, bo nie chcę marnować kolejnego dzbana. Chyba, że jeszcze poczekajcie, może? Nie. Kurwa, no przecież nie wyciągnę jej teraz. Ja jebę, dobra. No muszę wczytać sesję, no nie ma opcji. Nie, no ja pierdolę, czemu ona nie poszła za nami, o co chodzi? A, dobra, chociaż dobrze, że od tego momentu, już myślałem, że będę musiał gdzieś od początku. Ale czemu ona nie poszła za nami? What the fuck? Dobra, teraz spróbujmy może w tę stronę jednak. Tak, żeby od razu wiecie, co zrobić. Dobra. Ale kurwa kretyńsko, idealnie pra... A nie, dobra, obejdę dookoła chyba... Nie. Kurwa, obejdę to dookoła. Nie obejdę. Fuck. Ale chociaż tą głupią pizdę uratowałem. Dobra. I tak zmarnowałem dwa dzbany, więc... Niech będzie. Nie miałem innego pomysłu na to. Nie, z ręki rzuć po prostu. Bierzmy tą skrzynię. Jak żeśmy zebrali, można powiedzieć oficjalnie. Dobra, chodź tu teraz, tępa dzido. Kurna, przez... No co jest? Już chciałem krzyczeć, że coś już jest zepsute znowu. Dobra, ale chyba... Ej, no pchajmy dalej. A nie, poczekajcie, wejdę tamtędy. Dobra, no pchajmy do końca, zobaczymy czy się uda. W ogóle... Dawać. Nie opierdalać się tam. Dobra, czyli dało radę, okej. Czyli zrobiliśmy pełne koło. Dobra, teraz tak. Ten wózek tak jakby utknął, a ten prowadzi tu. Dobra, czyli bierzemy... A poczekajcie, bo mnie jeszcze ciekawi właśnie przyciągnięcie tego wózka w ogóle. Czy to coś w ogóle da, tak swoją drogą? Później spróbujemy jeszcze z tamtym. Bo wydaje mi się, że ten na gówno się nadaje. Right. This is done. Dobra, no i chodźmy. Dobra, pchamy. Zobaczymy, gdzie tym wózkiem dojedziemy, bo on tak... Aha. A, dobra, czyli to jest taka po prostu zmyła, no tak jak mówiłem, tylko byłem po prostu... Chciałem się przekonać inaczej. Tak jak mówiłem, czyli to jest taka po prostu zmyła. Totalna. Jakby co, ale to było widać od razu, że ten wózek tam nie ma nigdzie indziej połączenia. No ale no, trzeba było się po prostu przekonać. Albo po prostu możecie napisać, że walczy z debilem i tyle, no bo jest to. Ale dobra, dajemy radę na razie. Przestań! Aha! Czyli bym powiedział, że nie do końca taka... ściema w sumie, bo tak, to, że go przyciągnęliśmy, to nam dużo daje, bo teraz tak. Dawaj, Sofia, ten piryt. O. Dobra. Czyli jednak to było potrzebne. Aha, widzicie? Kurde. Dobra, pchnijmy na razie do przodu. Dlaczego? Dlatego, że... Ej, czemu nie mogę pchać? O. Że to jest skrzynia. A ja chcę zobaczyć, co tam jest. Dobra, już? Starczy? No za daleko to my żeśmy tego nie popchnęli, ale nieważne. Ważne, co tu znajdziemy. Aha, składniki, dobra. Dobra, no to teraz pchamy z powrotem. Strasznie dużo pchania. Wózka oczywiście. Dobra, gdzieś tutaj. A nie, dobra, już jest, że możemy z tej strony. No i tym już powinniśmy dopchać chyba się praktycznie rzecz biorąc do wyjścia. A, bo jak się rozglądam, to oni nie pchają. Exactly, that's as far as it goes.
That other track over there. You sure you want to put this one back? Czekajcie, o kurna. Czekaj, bo zrobiły się schody. Ej, to miało być tak piękne. I co się stało? Co się stało? A dobra, już widzę. Kurde, blaszuszka, będziemy musieli się wracać do początku. Ale to zostało rozkminione. Dobrze, że na szczęście teraz możemy użyć po prostu sztuczki. Everything points here. Aelia led us here. They're dead people pointing at. How are you doing, Hugo? I feel funny. How funny? Come on, Hugo. We're almost there. How sure are you about that? Because this place. Well, I am sure. I'm sure this carrier is why Hugo dreamt of this island. But most of all, I'm sure we have no other option. Fine. That was. Forget it. No, I'm really sorry. But we have to do this. Yes. Get angry. I'm not. I'm sad for you. Don't be. Dobra. No i ostatni schemat do przodu. Elegancko. Tu chyba nic nie mam po bokach, tak się tylko szybko rozglądam, ale chyba w tym morzu w gradzie szczurów chyba nic tutaj nie będzie. We've done it. Dało się. Finally. Good work. Yes. Let's push forward. Yay! No, z pełno strażników, ale ja pitole. That girl must have been one fearsome fighter. She was committed. He was everything to her. Something bad was happening to him. She knew it. No kurna, to, że ona tutaj z nimi walczyła. Jeśli faktycznie walczyła. Mówię. In my dream. When I was dying. Lord, I hope she made it. Mówię wam, że ona się zamieniła w Ksenę i tyle. A dziwne, że ona ich nie pospychała, chociaż podejrzewam, że połowę to pewnie pospychała tam, bo zobaczcie, tam jest w ogóle otchłań. Tutaj można by było, jakby ktoś miał pomysł na biznes, to skoki na bungee zrobić, no. $5 normalnie i skacze se w starożytnej, kurwa, w starożytnych ruinach, w podziemiach, na bungee, kurwa. Genialny pomysł na biznes. Oho, coś tutaj będzie ciekawego. Dobra. Open the gate. Żebyśmy byli tuż przed. Przed? Żeśmy dotarli? Ja pierdzielę, setki trupów. I to z jakiego okresu? We should go back. Protect one, protect all. That's the writing from the fort's chapel. It's her. Aelia. Zginęła. Protector. Znaczy, wiadomo było, że zginęła, ale że zginęła pod... She really gave them hell. But she died alone. Ale ilu zabrała ze sobą do piachu? What's wrong, Hugo? I don't want you to die. I'm alive. I'm alive. Come on. You're a big boy. Let's have a look at that door. Pewnie będzie jakaś zagadka, bo już widzę jakieś dziury, otwory. Pewnie coś będzie trzeba znowu poszukać przy jakiejś przepustnicy, coś tego. Oj, ale... I know how it feels. Fighting alone. Fighting not to be alone. I just hope you found peace where you are. You got any idea how we're gonna open this? Czarami. We should go back. What? After all this? Come on. Are you feeling better? Chyba niezbyt. So. Hey, we're all tired. But we're together, right? Well, let's open this door.
No i tak jak mówiłem, pewnie będzie właśnie teraz motyw taki, o tam już jest jakaś przekładnia, już widzę, tu jest druga, tu w ogóle coś, czyli będzie to zagadkowo. No dobra, słuchajcie, dotarliśmy do świątyni, więc tutaj zakończymy ten nasz odcinek, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo zostawiajcie łapeczki w górę, komentarze. No i co, dzięki, że byliście, oglądaliście, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!